A więc, jak to się robi skutecznie, żeby sobie poradzić z tymi ślimakami bezskorupowymi? Świetny jest taki mój patent, taki pojemnik 5-litrowy. Tu mam wycięte okno na wrzucanie, rączka, duża objętość, duży ciężar można zmieścić. Sypiemy do środka 4 garści takiego drobnego popiołu z drewna. I do tego się zbiera, wrzuca te ślimaki bezskorupowe. No trzeba, po prostu trzeba bezwzględnie codziennie wieczorem pójść i je pozbierać. Ja przez poprzednie 3 dni miałem przerwę, może nawet 2 dni, już w tej chwili nie pamiętam. W każdym razie to, co były takie deszcze. 3 dni temu jeszcze zbierałem, były piękne główki sałaty. Troszkę tam tu i tam gdzieś coś podjedzone, ale ogólnie kilkadziesiąt zdrowych, porządnych główek sałaty było. No i dzisiaj poszedłem po tych deszczach ostatnich. No i tak, wrzucamy, potrząchamy, one się od razu w tym popiele obklejają i są unieruchomione. Nie będą nam właziły po ściankach naczynia, nie będą wyłazić. No więc tak, jeszcze 2 godziny temu tutaj byłem sfilmować, to były w zasadzie puste, czyste główki, a teraz praktycznie na każdej główce siedzi nawet po kilka tych ślimaków. No to jest niesamowite w ogóle, ten widok tutaj. Wcześniej dzisiaj myślałem, że może jakiś zając tu się dostał i zając poobgryzał. No ale nie, to widać ewidentnie, że to były te ślimaki. 2 dni niezbierania i po prostu zdziesiątkowały kompletnie. Mniejsze, większe, wszystko co się zauważy, wrzucamy, zbieramy, wrzucamy. Te małe skorupowe też zbieram, trudno pozbierać, potrząchnąć. No jak tak codziennie, jak codziennie się chodzi, to daje radę te uprawy jakoś uchronić. Ale wystarczy właśnie chwila po prostu, że człowiek nie ma siły, zrezygnuje, albo pogoda kiepska, albo coś. No i katastrofa. Ile ich tu jest na tej główce? Chyba z 10. Niesamowitość. To jest po prostu zjawisko kosmiczne. Później jeszcze dzisiaj wieczorem, za jakieś 2 godziny w nocy, z latarką mam zamiar się przejść. Na pewno jeszcze coś się ujawni, coś nowego przypełźnie. Ale już mniej ich będzie, już mam nadzieję tę sałatę uratować, żebym jeszcze w tym roku jej sobie pojadł. Korzenie są całe, tu na wierzchu dużo tych małych listków jest. O, już tam wchodzi jakiś, strząchamy i potrząchnąć i obtoczyć. Do chwytania ich najlepsze są takie rękawice jakieś właśnie z tej tkaniny, nie śliskie, a pod spód włożyć sobie cienkie gumowe rękawiczki, żeby było wodoodporne, no i ten śluz z tych ślimaków, żeby na skórę nie działał. Dla mnie na przykład to jest obrzydliwe. Nie wiem, pewnie to też jakoś niekorzystnie na skórę działa. Z tych ślimaków akurat. No niebywałość, po prostu
to zjawisko tutaj, to co się teraz stało w ciągu tych 2 godzin, że ich tyle tu napełzło na te sałaty, to jest widowiskowe, no. Niesamowitość. I potrząsnąć. One się obtaczają i później nie wychodzą, są unieruchomione już zupełnie. Zupełnie zdychają. Można je później po tym zbieraniu wodą zalać, żeby je od razu potopić. I albo my, albo one. No to jest już walka na śmierć i życie. Albo będziemy mieli mieć co jeść, albo one nam wszystko zeżrą. I to jest naprawdę skuteczne. Przez ostatnie 2 lata, jak tak od wczesnej wiosny do późnej jesieni, codziennie po zmroku z latarką wyszedłem i przeszedłem się po ogrodzie warzywnym, to naprawdę dało radę mieć nawet różne takie inne warzywa liściowe. Ale trzeba to robić sumiennie, codziennie, po prostu przejść i powybierać wszystko. Na sałacie one się dobrze odróżniają kolorem. To jest fajne. A na ziemi niestety nie. Na ziemi brązowej guzik. No tu tak jakby miejsca, z których wychodziły w tych trocinach. Nie wiem, domyślam się. Zbieramy, trzeba się uodpornić psychicznie na to. No i tyle. Albo co pozostaje, sypanie jakiejś chemii, albo jakieś syntetyczne coś zupełnie, no. No jak. Znajomy mi ostatnio mówił, że jego kolega, żeby mieć kapustę, to wieszał wiadra z ziemią na jakichś stojakach, żeby te ślimaki nie miały do tego dostępu. No da radę, ale kurczę, no to już zupełnie absurd, żeby w wiadrach na wysokości metra hodować główki kapusty, no. A z kolei jak się odizoluje takie środowisko od gleby, od reszty gleby, no to co to będzie? No to straci kontakt z naturą w ogóle i za jakiś czas przestanie być płodna taka ziemia, mikrobiologia zaniknie. Żyzność, ilość materii organicznej się zmniejszy radykalnie. No nie da się natury jakoś oszukać, coś tutaj nic zakombinować. Więc masz przykład, jak to robić, no w nocy z latarką, latarkę na głowę najlepiej taką mieć, żeby mieć obie ręce wolne, w jednej ręce ten pojemnik, drugą ręką zbierać. Ja tu akurat mam w drugiej ręce ten statyw z aparatotelefonem, więc pojemnik stawiam na ziemi. No, ta główka to chyba na straty jest całkowicie skrajna, ale te wszystkie pozostałe jakoś w miarę chyba się trzymają.
z drugiej strony później też warto popatrzeć, bo to zawsze coś się przyoczy. Szczególnie, że one są dość trudne do zauważenia na tle gleby. I takie brązowe, brązowe, szaro-brązowe. A ja w ogóle kiepsko widzę trochę. No to tym bardziej gorzej. O, ten zawsze był schowany tutaj, nie widziałem go na ziemi. Był, a wielki bydlak straszny. No i niestety codziennie na zasadzie spaceru z psem pół godziny, godziny, zależnie jaki to kto tam ma ogród warzywny, duży i skomplikowany. Przynajmniej ze 100 sztuk tu już ich mam. Wysiłek jest to straszny, no. I to też, że w takiej pozycji przykucniętej, ale co zrobić? No póki co to jest jedyny skuteczny sposób, o którym wiele osób mi mówiło ze swojej praktyki przydomowego ogrodnictwa. Jedyny skuteczny sposób, po prostu codziennie chodzić i zbierać. No i tak jak mówię, po iluś tam razach, po iluś dniach, jak już się je zbiera, to ich jest coraz mniej później. To ich stopniowo jest coraz mniej, ale są i będą, więc do końca sezonu warto by cały czas chodzić i zbierać. Jednak, niestety. No, 3 dni temu jeszcze tu miałem 40 główek sałaty średniej wielkości do jedzenia, do obrywania listków. Teraz już tylko takie kikuciki zostały. Po 2 dniach niebycia w ogrodzie i niepozbierania. Po drugiej stronie sytuacja, no, tragiczna nie jest. Tragiczna nie jest. Nie widać ich za bardzo. Trochę tych, no troszeczkę tych buraków zielonych liściowych zostało, przetrwało. Rośnie. Rzodkiewka atakują. Trochę ich jest na tej rzodkiewce, więcej niż trochę. No i niestety one później też same korzenie rzodkiewek, te czerwone, zżerają, wgryzają się w te korzenie. Też jest kiepskie. Oprócz tego, że liście zeżrą, to jeszcze same rzodkiewki pożerają. Bezwzględnie jeszcze raz trzeba dzisiaj przejść. Po zmroku. Ja po całym dniu czuję kręgosłup po różnych innych zajęciach. Także nawet ta chwila tutaj, co przeszedłem w tej sałacie, no to już czuję, że dobrze, bo już dzisiaj więcej nic nie robić. No ale co? Inaczej zeżrą mi wszystko do końca. Więc
bardzo warto by próbować różne sposoby na nie. No teraz mam ten pomysł z elektrostatyką, żeby wypróbować. Zobaczymy. W środku tak to wygląda. Obtoczone w popiele, unieruchomione, nie wyłażą. O, tu już właśnie korzeń nadgryziony przez ślimaki. Dobra. Wracając jeszcze sobie raz przejść, popatrzeć. Tak jak tutaj coś pełza, już szedł do główki. Ile razy by przejść, to zawsze jakiegoś następnego się wypatrzy. No jeszcze na grządce. Albo niedopatrzonego, albo nowego skądś tam z boku, że przyjdzie. O! No to na tyle teraz.